150 kilometrów na wschód od wybrzeża Chin, jest wyjątkowa wyspa. Dawni podróżnicy nazwali ją Ilha Formosa, piękna wyspa. Począwszy od góry Yushan, mierzącej 3952 metry, po skaliste plaże w parku narodowym Kenting. To czarujący krajobraz. Tutejsze zwierzęta od tysiącleci żyją odcięte od kontynentu. Życie przybrało tu wyjątkowe formy. Dziki Tajwan. Nieznana wyspa. Tajwan. Powstał w wyniku kolizji płyt i działania potężnych sił. Wyspa jest w 2/3 pokryta górami. Wszędzie widać tu ślady gwałtownej przeszłości. Ziemia bywa tu niespokojna, bo pod powierzchnią nadal jest gorąco. 24 miliony ludzi żyją na wyspie wielkości Szwajcarii. To jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie. Mimo to nadal występuje tu wiele różnych gatunków zwierząt. Część zwierząt przystosowało się do obecności człowieka w jedyny możliwy sposób. Uciekły w góry. Te górskie lasy są domem makaków i rzadkich serał. Kiśćce i kity modre to tylko dwa z licznych gatunków ptaków, które żyją tylko na Tajwanie. Całoroczne opady stwarzają idealne warunki dla wielu gadów, płazów i bezkręgowców. Tutejsza przyroda jest wyjątkowo różnorodna. Kwitnące wiśnie zwiastują nadejście wiosny. Nastał czas nadziei i wielkich szans. Kilka najbliższych tygodni to ważny okres dla wszystkich zwierząt. Wiele z nich dochodzi do siebie po trudach zimy. Kwiaty wabią najróżniejsze stworzenia. Nektar jest pożywny i krzepiący. Ale te endemiczne ptaki muszą konkurować ze ssakami. Wiewiórczaki rdzawobrzuche pierwsze dobierają się do przysmaku. Mają szybki metabolizm i muszą zjadać różnorodny pokarm. Kwiat wiśni to ich poranna przekąska, dawka niezbędnej energii.
poniżej linii drzew. Skrada się rzadko oglądany olbrzym. Słynny niedźwiedź tajwański wyszedł na obchód terenu. Może ważyć aż 180 kg. Mierzy ponad 180 cm. To największy z drapieżników Tajwanu. Na wolności zostało już tylko 200, może 300 niedźwiedzi. Być może ten mundżak chiński nigdy nie widział takiego stworzenia. Niespełna półmetrowy koziołek jest wartownikiem tego lasu. Zwykle to on pierwszy dostrzega, że coś jest nie w porządku. Ale dzisiaj coś go chyba rozprasza. W powietrzu unosi się odurzająca woń. Wydziela ją ta samica. Substancje chemiczne w jej moczu informują samca, że jest płodna i gotowa do rozrodu. Poszczęściło mu się. Ta samica jest na jego terytorium. Samiec wyraźnie zaznacza granicę wydzieliną z gruczołów zapachowych. Rywale nie odważą się jej przekroczyć. Mundżak nie wie, że ktoś go obserwuje. Samica wyczuła zagrożenie. Tupie, by ostrzec inne zwierzęta. Samiec wydaje ostrzegawczy szczęk. Słychać go na kilometr. Mundżaki wypatrzyły intruza. Trudno upolować mundżaka nie atakujący z zaskoczenia. Tym razem obawy były płonne. Niedźwiedź nie jest zainteresowany. Szuka łatwiejszej zdobyczy. Wszystkie podgatunki niedźwiedzia himalajskiego zjadają głównie pokarm roślinny, ale nie pogardzą mięsem, jeśli nadarzy się okazja. Ta samica mundżaka już została matką. Tygodniowe młode chowa się w zaroślach. Na razie jest bezpieczne. Tajwańskie lasy są rozległe i zasobne. Ale niektóre zwierzęta, na przykład makaki, by zdobyć pokarm, wdzierają się na teren swoich dalekich krewnych. Ludzi.
Wiosenne poranki w lesie u stóp gór bywają chłodne. Temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Makaki tulą się do siebie, by się ogrzać. Ale nie mogą tu zostać. By znaleźć pokarm, muszą się przemieszczać. Makaki są na Tajwanie jedynymi naczelnymi, poza człowiekiem. Na ziemi czują się równie dobrze jak na drzewach. Zamiast skakać z gałęzi na gałąź, wolą chodzić. Ten malec jest całkowicie zależny od matki. Nie zmieni się to przez cały rok. Samica musi więc jeść. Stado idzie dziś do ulubionego miejsca. Pokonuje swój wydeptany szlak. Wreszcie są u celu. Ta część lasu graniczy z miastem. Obecność człowieka bywa dla makaków błogosławieństwem. Na skraju lasu można znaleźć najróżniejszy pokarm. Owoce mają dużą wartość. Innym delikatesem jest kora. U makaków o jadłospisie przesądza pozycja społeczna. Małpom na szczycie hierarchii przypadają najlepsze kąski. I wygodne punkty obserwacyjne. Śmietanka korzysta z wystawnego życia. A małpy z nizin trzymają się na uboczu. Ta samica szuka pokarmu na ziemi. Zjada owoce odrzucone przez innych. Jej podlotek pilnie ją obserwuje. Potomstwo arystokracji dokazuje wśród konarów. Zabawa to ważny element rozwoju. Pomaga umacniać więzi i nawiązywać kontakty. Pokusa jest silna, ale młodzieniec słusznie postanawia się jej oprzeć.
Jest zbyt mały i szybko stałby się ofiarą. Kiedy podrośnie, nauczy się bronić. Na razie powinien być ostrożny. Słońce jest coraz wyżej. W górach Tajwanu nadeszła odwilż. Strumienie i rzeki wzbierają. I płyną przez wyżyny. Ten proces trwa od tysięcy lat. Przyroda budzi się do życia. Dla jednego z mniejszych mieszkańców lasu to bardzo dobra wiadomość. Na żyznej ziemi nad rzekami Tajwanu odradza się życie. Do wiosennych kwiatów przylatują motyle. Jest ich tu ponad 400 gatunków. Tajwan często nazywa się królestwem motyli. Ale obecność tych owadów przyciąga drapieżniki. Japalury. Te jaszczurki są mistrzami polowania. Ale temu samcowi nie w głowie łowy. Właśnie wypatrzył samicę. Potencjalną partnerkę. Wiosna jest porą buzujących hormonów. Liczy się pierwsze wrażenie. Czy seria pompek pomoże przełamać lody? Ale te ruchy są przeznaczone nie tylko dla samicy. W pobliżu jest inny jurny kawaler. Pompki to sygnał ani kroku dalej. Kryzys zażegnany. Można robić swoje. Ale samica odwróciła wzrok. Trzeba spróbować czegoś innego. Samiec porusza przednimi nogami. Udało się. W końcu go zauważyła. Dziś może być jego szczęśliwy dzień. O zachodzie słońca tajwański las staje się innym światem. Uaktywniają się stworzenia prowadzące nocny tryb życia. Dla niektórych to sposób na uniknięcie drapieżników. Nocą czują się bezpieczniej. Ryjonos piżmowy jest typowym ssakiem nocnym. To jeden z drobniejszych łasicowatych. Ma jednak duży apetyt.
Ryjonosy są wszystkożerne. W dzisiejszym jadłospisie są soczyste larwy. Paguma chińska jest podobna do ryjonosa, ale to nie krewni. Jej przysmakiem są owoce. Z mroku wyłania się prehistoryczna sylwetka. Długi ogon, łuski i bezzębny pysk. Na pozór hybryda pancernika i mrówkojada. Ale pangolin chiński nie jest szczerbakiem. Bliżej mu do ssaków drapieżnych. Rozgląda się za przysmakiem, termitami lub mrówkami. Ma słaby wzrok, a to nietypowe u nocnych zwierząt. Dysponuje za to fenomenalnym węchem. Właśnie znalazł pokarm. Czterdziestocentymetrowym językiem wyciąga smakowite larwy. Dla takich jak on, tajwańskie lasy są wielką spiżarnią. Na południu wyspy panuje tropikalny klimat. 100-kilometrowy odcinek wybrzeża leży w obrębie Parku Narodowego Kenting, zajmującego ponad 30 tysięcy hektarów. Na terenie parku żyje skarb narodowy Tajwanu. Krab lądowy. W lesie roi się od 10-nogich stworzeń. Występuje tu około 40 gatunków. Przystosowały się do życia na lądzie, ale by się rozmnożyć, muszą wrócić do wody. Na razie jest na to za wcześnie. Kraby muszą skupić się na żerowaniu. To tylko jeden z wielu sekretów tajwańskich nocy. W lesie kryją się też znacznie groźniejsze stworzenia. Poranki bywają ciężkie, ale National Geographic Wild ma na to sposób. Spędźmy je w towarzystwie, które umie pokazać pazury. Kocha wolność i dziką przyrodę. Czasem lubi poszaleć, a czasami po prostu się poprzytulać. Tajwan jest zamieszkiwany przez ponad 50 gatunków węży. 15 tysięcy lat temu morze odcięło je od stałego lądu. Wskutek ewolucji pojawiły się gatunki niewystępujące nigdzie indziej na świecie. To gady specjaliści. Ślimakożer tajwański żywi się wyłącznie brzuchonogami. Pospolitszy oligodon jest amatorem jaj.
Ale lęk pstropióra zostawia jednak w spokoju. Szuka jaj innych gadów. Tajwański podgatunek połoza smugookiego czuje się w lesie jak w domu. Nie jest wybredny. Jada w zasadzie wszystko. Zwłaszcza teraz, pod koniec zimy. Prawdopodobnie pości od wielu tygodni. Mysz jest w sam raz na przekąskę. Gad musi być cierpliwy. Mysz przystanęłaby się umyć. A to dla niego szansa. Są dusicielami. Po kilku minutach jest po wszystkim. Z myszy został już tylko ogon. Dla tego samca jelonka tajwańskiego noc się dopiero zaczyna. Chrząszcz wychodzi spod ziemi. Spędził w ukryciu pierwsze 3 lata życia. Waży około 3 gramów. Jego żuwaczki są tak długie jak cały tułów. Temu wojownikowi tylko jedno w głowie. Miłość. Samica jelonka czekała na tę chwilę całe życie. Samce wychodzą spod ziemi tylko po to, by się rozmnożyć. To jego szansa. Jest tylko jeden problem. Wygląda na to, że ona podoba mu się bardziej niż on jej. Samice chrząszczy często opierają się zalotom. Jelonek musi ją przekonać. Jej ugryzienie jest potężne. Ale ogromne żuwaczki samca kąsają 7-krotnie silniej. Mimo to zalotnik nie atakuje. Po kilku minutach samica zwalnia uścisk. Samiec postanawia się oddalić. Wie, że przegrał.
Nie podda się jednak. Chętna partnerka może być tuż, tuż. Minęło już kilka tygodni wiosny. Pokarmu jest pod dostatkiem. Dla kitty modrej to dobry czas na zrobienie zapasów. Tajwańskie lasy tętnią życiem. Wiosną jest pod dostatkiem pokarmu. Kitta schwytała dużego owada, cenne źródło białka. Ale o dziwo nie zjada go. Dzieli martwego owada na mniejsze porcje. Potem odlatuje. Te liście kryją tajną spiżarnię. Dziuplę, w której ptak chowa pokarm. Zapobiegliwość pomaga kittom przetrwać w trudnych czasach. Resztę posiłku schowa w innym miejscu. Gotowe. Inne zwierzęta też wiedzą, że wiosenna obfitość jest czymś ulotnym. By założyć rodzinę, trzeba się wyprowadzić. W lesie na środkowym Tajwanie zanosi się na konflikt rodzinny. W jego centrum jest młody samiec kiśćca tajwańskiego. Samice posilają się jak gdyby nigdy nic. W tym stadzie rządzi dominujący samiec. Przysługuje mu prawo do rozrodu. Ale temu podlotkowi nie idzie najlepiej. Jest niedoświadczony. Chce się przypodobać. Pióra takich młodzieniaszków są mało barwne. Nie robią wrażenia na paniach. Może zmiana taktyki coś da. No, teraz to przesadził. Samica ma dość. I jest asertywna. Samiec jest na razie bez szans. Próbuje ochłonąć. W zaroślach majaczy coś kolorowego.
to dorosły samiec kiśćca. Jest zaprawiony w boju. To prawdziwy mistrz zalotów. Panie są zafrapowane. Głośniejszy łopot oznacza mocniejsze pióra. Tak się to robi. Młodzieniec może tylko patrzeć. Jest późna wiosna. Blask wschodzącego słońca oświetla góry Tajwanu. Dwa tygodnie temu panował tu gorączkowy ruch. Teraz zostało tylko to. Biaława powłoka skrywa skrzek nogolotki. Dwa tygodnie temu samiec zapłodnił jaja złożone w gnieździe. Teraz wychodzą z nich kijanki. Nie spadną na ziemię, lecz do małego stawu. To miejsce w sam raz dla nich. W tej samej wodzie pływają kijanki wielu różnych płazów. Okres rozrodczy dobiega końca. Niektóre opieszałe osobniki szukają jeszcze partnerek. Ale samiec nogolotki ma jeszcze czas. Te płazy rozmnażają się przez cały rok. Żaba wraca pod osłonę drzew. Ma jednak towarzystwo. Trwożnica jest mistrzem podchodów i kamuflażu. Jest żarłoczna. Poluje z zasadzki. Zastyga w bezruchu. Płaz jest prawie w jej zasięgu. Wąż nie zaatakuje, dopóki nogolotka się nie zbliży. To wymaga cierpliwości. Nogolotki widzą w kolorze, nawet po ciemku. Ale trwożnica ma perfekcyjny kamuflaż.
płaz skacze prosto w zasadzkę. Był bez szans. Trwożnica ma potężny jad. Ostrymi kłami wpycha sobie płaza do gardła. Kość kwadratowa umożliwia połknięcie ofiary w całości. Kilka minut później jest już po nogolotce. Trwożnica nie jadła zapewne od tygodni. Enzymy trawienne od razu zaczynają działać. Gad może na jakiś czas zapomnieć o łowach. Trwożnica oddala się, by trawić posiłek. Osiem tygodni po kwitnieniu wiśni na Tajwanie jest już znacznie cieplej. Niebawem zacznie się upalne lato. Ale w tym miejscu słońce więcej daje niż zabiera. W koronach drzew powstają kłęby pary wodnej. W końcu chmura się obrywa. Wreszcie zaczęły się letnie deszcze. W samą porę. Wiosna dobiegła końca. Ale opady zsyłają na Tajwan nowe życie. Ci, którzy wiosną nie próżnowali, teraz zbierają plony. Wersja polska Smak Jam Studio. Tekst Piotr Lubczyński. Czytał Paweł Bukrewicz.